Fortnite właśnie to usunął, nadchodzące zmiany, darmowy prezent dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle chcielibyście mieć cały sklep za 0 fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do dość ciekawej funkcji, którą Fortnite ostatnio usunął, a mowa tutaj o głosowaniach społeczności. No i tak naprawdę czysto w grze było to ostatni raz widziane z jakieś 3 lata temu i mniej więcej polegało to na tym, że gdy wchodził nowy sklep, no to Fortnite oczywiście dawało wybór właśnie graczom na zagłosowanie na jakiegoś skina, który pojawi się w kolejnej rotacji. No i tak naprawdę przez te właśnie 3 lata gracze myśleli, że może to powróci, czy cokolwiek takiego, a finalnie okazało się, że Fortnite wywalił to z plików gry. No i tej opcji już nigdzie nie ma, a troszeczkę słabo, bo była ona naprawdę całkiem ciekawa i myślę, że mogłaby się naprawdę dobrze sprawdzić w obecnym Fortnite'cie, także kto wie, może jeszcze kiedyś wróci, lecz jak na obecną chwilę jest ona właśnie wyrzucona. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie rzeczy związane ze sklepem, no to Fortnite pracuje nad czymś takim jak sklep z przedmiotami, tylko że właśnie w wersji na stronie. No i w sumie mamy bardzo dużo stron, gdzie możemy sobie podejrzeć, jak na przykład wygląda Fortnite'owy sklep. Natomiast jak się okazuje, no to Fortnite właśnie chce dodać to na ich własną stronę. No i ostatnio właśnie zaktualizowali oni parę rzeczy właśnie z tym związanych, co oznacza, że już niedługo najprawdopodobniej takowy sklep z przedmiotami w wersji właśnie po prostu na jakiejś stronie, no zostanie wydany. Także to myślę też, że jest bardzo spoko sprawa. Kolejną bardzo spoko sprawą jest to, że obecnie każda osoba ma właśnie super doładowanego expa. Także teraz możecie sobie nieco szybciej wbijać poziomy, także to jest według mnie również mega, ale to mega na plus, ponieważ definitywnie ja na przykład w tym sezonie nieco mniej grałem i mi się to na przykład przyda. Natomiast moi drodzy, to nie są wszystkie właśnie nowości, ponieważ jest ich jeszcze naprawdę sporo. I teraz jeden z takich większych newsów to, jak się okazuje, już niedługo w Fortnite odbędzie się koncert Metalliki. No i właśnie zostało to potwierdzone przy update 30.10, lecz zapomniałem o tym wspomnieć. Jak się okazuje, no to cały koncert będzie się nazywał Metallica Fuel Fire Fury. No i generalnie, moi drodzy, no to cały właśnie koncert odbędzie się już w właśnie sobotę 22 czerwca. Czyli no generalnie w sobotę za tydzień. Jak się okazuje, moi drodzy, no to będzie to przygoda nieco inna niż normalnie, ponieważ nie będzie ona w trybie Battle Royale, tylko pojawi się specjalny tryb, który będzie na ekranie odkryć właśnie 30 minut przed startem każdego pokazu. Także będzie to mniej więcej coś, jak mieliśmy koncert Tequila Laroya. Więc miejmy tylko i wyłącznie nadzieję, że właśnie tym razem nie będzie on jakiś mega słaby i że będzie on, wiadomo, taki no, widowiskowy, także tylko na to właśnie liczę. No i w sobotę 22 czerwca odbędą się spektakle o godzinie 20:00, 23:00, następnie o właśnie 5:00, czyli już generalnie jest to niedziela, następnie w niedzielę, czyli do 23 czerwca o 16:00, 20:00 i 23:00. Także to myślę, że naprawdę całkiem, ale to całkiem spoko. Tak samo również całkiem spoko, moi drodzy, jest to, że Fortnite pracuje nad jakiegoś rodzaju właśnie nowym pakietem, który ma nazywać się Wastelander Revenge, czyli generalnie zemsta jakiegoś właśnie pustkownika. No i chwilowo jedyne, co wiemy o tym pakiecie, to właśnie lotnia. Także całkiem ciekawa sprawa. Tym bardziej dowiedzieliśmy się, że zremiksowane skiny, na przykład Plagi, już niedługo nadchodzą do Fortnite'a. Także kto wie, może mieć to jakąś styczność z tym pakietem? Nie wiem, tego dowiemy się zapewne z najbliższymi aktualizacjami. Tak samo również, moi drodzy, przy właśnie jednej z najbliższych aktualizacji powinniśmy również otrzymać już rzeczy związane z wakacjami Fortnite'a. No a wiadomo, że jak właśnie co wakacyjny event dostaniemy masę darmowych nagród. No jedną z takowych nagród na przykład może być taki oto plecak, który został dodany po ostatnim update'cie, no i wręcz pasuje on idealnie właśnie w klimat taki wakacyjny. Natomiast oczywiście, moi drodzy, to są nagrody, które będzie się dało zdobyć. No i z takich nagród, które też już niedługo będą dostępne, to chociażby nagrody Fall Guysów. No jak się okazuje, no to mają się pojawić specjalne wyzwania, dzięki którym będziecie mogli oczywiście zdobyć rzeczy z Fall Guysami. Takie jak na przykład plecak, przy okazji sztandar, następnie kill-off i właśnie pakiet muzyczny. No i kto wie, może jeszcze coś więcej, także no chwilowo czekamy, aż cała kolaboracja z Fall Guysami się jak najbardziej rozpocznie. Natomiast oczywiście, moi drodzy, to nie jest wszystko, ponieważ jeżeli chodzi o darmowe nagrody, no to nieco więcej mówiłem na ten temat w ostatnim materiale. Na przykład, no po ostatnim update'cie, wy tak naprawdę
każdym trybie Fortnite'a, czyli Battle Royale i tak dalej, i tak dalej, mamy do zdobycia coś. Na przykład w Battle Royale mamy taką oto właśnie emotkę, natomiast, moi drodzy, jak się okazuje, no to właśnie pojawiła się kolejna nagroda i może ją oczywiście odblokować każda osoba. No i tym razem są to nagrody związane właśnie z TikTokiem, czyli coś, czego jeszcze nigdy nie mieliśmy. No i jedyne, co musicie zrobić, żeby odblokować takowe nagrody, no to po pierwsze mieć konto na TikToku. To raczej nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Następnie, moi drodzy, musicie wejść na właśnie jakiegoś streama, czyli oczywiście na live'a jakiejś osoby, która spełnia wymagania. No i tutaj na przykład widzicie parę takowych osób, czyli na przykład BrazyFam, przy okazji W1Q Animation, następnie Saluts i przy okazji CoolDeepTV. No i generalnie, moi drodzy, no to po wejściu sobie na takowego streama którejś z tych osób, musicie na czacie napisać właśnie Fortnite. Kiedy to zrobicie, no to właśnie w lewym górnym ekranie powinno wam się pojawić takie oto okienko. No i kiedy w nie klikniecie, no to wtedy odebraliście za darmo emotikona. Także to akurat bardzo ciekawa sprawa i jest to właśnie emotikon Nika A30. No i tak naprawdę dostajecie właśnie wtedy kod na tego emotikona. No i kiedy ten kod sobie wpiszecie na stronie, to na wasze konto trafi darmowy emotikon. Także to jest naprawdę banalne, żeby to zrealizować. No i generalnie, no to też właśnie taka dodatkowa tutaj notka do tego wszystkiego, no to musicie to zrobić na telefonie, ponieważ na komputerze generalnie to nie działa. Także możecie zobaczyć, czy któraś z takowych osób, które wam przed chwilą wyświetliłem, mają live'a. Jeżeli tak, no to wchodzicie do nich na czat, wpisujecie Fortnite, no i tak naprawdę odbieracie sobie kodzik na darmowy przedmiot. Także to myślę, że jest bardzo spoko sprawa i może to zrobić każda osoba, no i tym bardziej jest to właśnie po raz pierwszy kolaboracja z TikTokiem, czyli że możecie sobie generalnie na właśnie TikToku odebrać nagrodę, w sensie bardziej nagrodę z TikToka, także miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich akcji związanych właśnie z TikTokiem, bo według mnie jest to naprawdę, ale to naprawdę spoko zrobione. Tym bardziej, no to jeszcze taka przypominajka, że za właśnie jakieś dwa dni, czyli właśnie 18 czerwca, odbędzie się właśnie Metallica Cup, na którym będziecie mogli wygrać taką oto emotkę również za darmo, także to też myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko. No i powoli to już by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten odcineczek. Mam nadzieję, że pomogłem wam odblokować darmowy prezent z TikToka. No i oczywiście każda osoba może go sobie odebrać, także bez żadnego problemu. Oczywiście, moi drodzy, jak jesteście tu nowi, zasubujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite. Jeśli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. Tak samo, moi drodzy, jeżeli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. Tym bardziej, że na moment, jak to oglądacie, to w sklepie powinien być już dostępny nick A30. Także jak będziecie się decydowali na jego zakup, to wiecie, z jakim kodzikiem. No i tym bardziej, moi drodzy, jak obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać TikTok, a ja postaram wam się przypiąć serduszko. I to tyle. Trzymajcie się, miłego dnia bądź też wieczoru i cześć!